W naszym społeczeństwie kobieta nigdy nie jest winna tego, co nabroi. Kto potrzebuje dowodu, ten niech spojrzy na historię niewiernej żony, która od niedawna szokuje Polskę. Historię nagrał i upublicznił mąż kobiety, a w nagraniu kobieta przyznaje się do zdradzania go z 50 mężczyznami. Nie, nie przesłyszeliście się. Z 50. Wiem, że masz to czucie. Opowiedz mi jeszcze raz. Mówiłam ci już, miał, proszę cię. To powiedz, powiedz mi, kochanie, powiedz mi to wszystko jeszcze raz. Potykałam się z facetami, uprawiałam seks, więc... Jak dużo i jak często? Nie chcę o tym mówić. Jak dużo i jak często? Ilu było tych facetów, od kiedy my się spotykamy? Dużo. Co drugi dzień dużo. Ile? Co drugi dzień dużo. 50. Ile? Ponad 50. Ponad 50. Czy samo nagranie i jego upublicznienie jest super? Pewnie nie. Ja bym chyba tego nie nagrał i nie wrzucił do internetu. Ale to jest takie głupie gdybanie. Co się robi, jak żona zdradza cię z 50? Jasnym powinno być, że największym problemem jest tutaj 50 kochanków żony. Natomiast simpy, symetryści i pseudokonserwatywni katolicy polecieli na obronę niewiernej żony. Dziś w godzinach porannych po całym internecie rozlało się pewne nagranie. Nagranie, które jest skurwysyństwem w czystej postaci. Pokażę wam jedynie jego fragment. Opowiedz mi. Oczywiście, wszyscy mówią, że nie bronią żony. Nie bronią. Ja jej nie bronię, ale... Ale pewnie jest chora psychicznie. Pewnie on coś zrobił nie tak. Nagrywanie tego to jest zachowanie psychopaty. Pewnie ją bił już po ślubie. Nie popieram tego, co zrobiła, ale skupię się na tym, że w ogóle on to śmiał pokazać. Tak, na tym się skupię. Po co w ogóle coś takiego? Po co to udostępniać? Ty wredny człowieku, chcesz zrujnować jej życie? Jakim prawem? Ja jej nie bronię, ale jakim prawem? I tak dalej, i tak dalej. Ja jej nie bronię, ale... To ale w tym zdaniu jest gówno warte. To jest tak, jakby ktoś na środku pociągu w metrze zdjął gacie i postawił klocka, ktoś inny by to nagrał i pokazał w necie. A ludzie broniliby srającego, bo nie wolno pokazywać intymnych momentów innych w internecie. Obrońcy niewiernej żony. Po prostu przyznajcie się, że jesteście podnóżkami dla kobiet, nieważne co one zrobią.